Domax. Rozwiązujemy Twój problem od podstaw. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam różne rodzaje przykręcanych podstaw słupa marki Domax. Pierwszym prezentowanym modelem jest podstawa PSPD, mocowana bezpośrednio do betonu za pomocą specjalnych śrub. Osadzenie drewnianej belki jest na tyle proste, że wystarczy ją wsunąć i dokręcić wkrętami. Kolejny model, podstawa PSPW, charakteryzuje się ukrytym mocowaniem śrub. W tym przypadku użyliśmy kotew do betonu. Montaż belki odbywa się tak samo jak przy poprzedniej. Pozostawienie lekko uniesionej belki zapobiega niszczeniu drewna. Podstawa regulowana PR mocowana jest od spodu belki, dzięki czemu całe drewno jest widoczne. Mocujemy ją za pomocą krótkich wkrętów do drewna. Dodatkowo całe połączenie wzmacniamy ciesielskimi wkrętami z pełnym gwintem. Podstawa PR jest modelem dwuczęściowym, dzięki czemu poszczególne części można mocować niezależnie do drewna i do betonu. Jej konstrukcja umożliwia regulację położenia belki nawet, gdy całość jest już połączona. Kolejnym modelem jest podstawa PUW, przeznaczona do dużych obciążeń. W przeciwieństwie do standardowych podstaw, PUW jest w stanie przenosić obciążenia zarówno w pionie, jak i w poziomie. Belkę nacinamy w odpowiednim miejscu, następnie umieszczamy w niej płaski element podstawy, a całość skręcamy za pomocą gwintowanego pręta z dwiema nakrętkami. Model PSRP jest bardzo zbliżony do modelu PR. Wyróżnia go natomiast ruchoma płytka, która w modelu PR jest przyspawana. Przy montażu konieczne jest nawiercenie otworu w środku belki, a następnie wprowadzenie gwintowanego pręta. Wysokość słupa możemy regulować za pomocą dwóch nakrętek.